No. Pierwsza rzecz to jest tak, mamy jakość krzywą przyjętą, jakoś mniej więcej, albo instalator, no instalator przyjmuje na czucie, tak? No to każdy nam inaczej. Mamy na przykład pierwszą teraz krzywogrzewczą i pierwsza rzecz, znaczy pierwsza, ja bym zrobił sobie taką tabelkę, że sobie zapisał przy minus, przy tak, każdą temperaturę zewnętrzną odczytać, przy plus 5 było ok, tak? Czyli 0, nic nie ruszamy. Przy minus 2 albo przy jakiejś tam temperaturze, wtedy kiedy już Państwo zauważają, że albo jest za ciepło, albo za zimno, nie regulujemy krzywą, tylko tą korektą krzywej, tak? Czyli tutaj sobie ustawiamy 1 w dół, albo w dół, albo w górę, tak? Jak jest za zimno, to dajemy w górę plus 1 albo plus 2. Więcej niż plus 2 nie ruszać. Okay. Albo minus 2, tak? Tylko w takim poruszać się o 1, 2 w górę, w dół. Nic więcej. I sobie zapisać. Cyk, 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 cyk. I zapisane są. Bo może być tak, że przy minus 5 będzie inaczej, przy 0 będzie inaczej, przy plus 5 będzie inaczej. I względem tego, tej tabelki, instalator czy serwisant podczas przeglądu może tą krzywą narysować, tak jak dopasować do Państwa domu. I będzie wiedział, aha, dobra, przy takich temperaturach i wtedy sobie patrzymy po tym, po tych współrzędnych, że aha, przy takich temperaturach była taka, przy takiej taka i tak dalej. I on wtedy może sobie, tu ustawimy, że na przykład plus 1 i on może zrobić tak, że jest coś takiego jak własna krzywa i on sobie rysuje tą krzywą zgodnie z Państwa domem. Ale to trzeba z sezonu mniej więcej, żeby to wyłapać. Nie? Dlatego jak coś, to tylko patrzeć po tej korekcie krzywej w górę i tylko plus 1, plus 2, nic więcej. O te 1-2, dlatego że taka jest duża bezwładność sterowania i z tego systemu grzewczego, że jak zrobimy 3 plus 3 plus 4 plus 5, to on szybciej po prostu załączy grzałki. Dobije to, ale kosztem grzałek i tak dalej. Także nie kombinować. I to najlepiej też ustawiać, bawić się przy równej temperaturze zewnętrznej. Mhm. Czyli ustawiliśmy plus 1 i na dworze jest dalej plus 2, czy na przykład czy patrzymy w pogodę, że się utrzymuje, przetestujemy, aha, plus 1 jest ok. Mhm. Tyle.